Halo, halo, witam, cześć, dzień dobry, kolejny odcinek, słuchajcie, miałem nie nagrywać dzisiaj, naprawdę miałem skończyć, ale kurwa, no zaskoczyłem się i to powiem, kurwa, nieźle. Zobaczę sobie, czy jeszcze da się wejść, słuchajcie, tutaj generalnie, nie przeczytałem sobie o tym ziomku generalnie, to ja sobie może teraz przeczytam, słuchajcie, postacie, był tu ten ziomuś, co tak wisiał, o, on sobie widział, trup. Odebrano mi przyszłość u boku Skorotusa, teraz moja krew ściągnie na niego zniszczenie. Trup był bojowniczym należącym do Legionu, dowodzonego przez samego Skorotusa. Widział w swoim życiu wiele wspaniałych potyczek i pragnął szybkiej, chwalebnej śmierci wśród pobrateńców na polu bitwy. Został jednak ciężko ranny i nie mógł dłużej walczyć. Choć ciało z trupa zostało okaleczone, jego krew pozostała czysta. Skorotus postanowił to wykorzystać i uczynił z niego jej źródło. Po jakimś czasie strób został sprzedany na czarnym rynku i trafił pod opiekę Abdominusa. To nieźle. Powoli dogrywając w trzewiach, każdym dniem coraz bardziej nienawidził swojego dawnego pana. Sądził, że odebrano mu możliwość wypełnienia swojego przeznaczenia. Okej. Okay. Mam jeszcze jakieś nowe. Skortur z ostrzem. Ale to jest... Adzia badzia, nie? W sensie lol. Dobra, słuchajcie, naprawdę, jeżeli nie widziałeś poprzedniego odcinka, to zajrzyj, gra jest kozak, ja nie. Chciałem, że będzie taka. Naprawdę, ostatnimi odcinkami już mi się znudziła. Była nudna. Umówmy się, ta gra była nudna. Ale kurwa, teraz to jest GG. Jaką mam misję fabularną? Czy ja mam jakąś misję fabularną? Nie wydaje mi się, że mam misję fabularną w tym momencie. Wydaje mi się, że dopiero mogę mieć misję fabularną. Zgaduję, że ich to tak średnio mogę bić. To są raczej osoby, które tak samo nie lubią Skorotusa jak my. Więc... Żyję, cześć mordo. Cześć. She'll know where it is. Hope, they call her Hope. Don't come with me, she is fine as the big chief, even. She dwells down here, somewhere. Oh, the world. U krzykacza dostępna jest nowa misja. Jakoż to misja, krzykacz. On jest na północy tuneli, to tak bym zgadywał, że tam jest właśnie. Fabularna jest niedostępna z względów jakich? Tam jest dziś misja fabularna? Nie wiem, że ją pominęliśmy. Realizowałem dwa projekty w twierdzy smażyciela. Władza Max musi wzmocnić swoje kruchy. Zrealizuj dwa projekty w twierdzy smażyciela, czyli musimy, że tak powiem, dygnąć do twierdzy smażyciela. Tak, to ja. Ja to generalnie pomógłbym jej to odnaleźć to dziecko, nie? W sensie, kurwa, czuję jakąś wewnętrzną potrzebę, że to będzie przydatne. Dobra, po prostu, nie wiem, jedźmy tam. W tym odcinku i tak raczej nie, a nie, no możemy dwa. Dobra, ale nie wiem, czuję wewnętrzną potrzebę znalezienia jej dziecka, czy kimkolwiek ta osoba tam była. Nie trąb na mnie, pajacu. Po którym ja mam trąbanie? Nie, nie pod hajak w tym. Oj. Dobra, dzida tam. Zróbmy tą misję, bo... Ona będzie trudna, to jestem pewny, i będzie troszeczkę creepy. To też jestem. Jak powiedziałem creepy, to mi. A dobra. Trochę się obsrane. Dobra. Tu jest jakiś ziomuś. Weźmy, bo po drodze zawsze warto brać te rzeczy. To są jak takie zapytajki w Wiedźku, nie? Ciekawe. Ty widzieliście to? LOL.
away from Buzzard Land? What say you help me out too? Looting it for ya. Super, zajebiście. My sod brother, he in deep caca with a few war boys. To ja na to, ja na to, ja kurwa na lato. Ty tamtemu wozowi odpierdala z ekstra trochę. Ty co ty tam robisz? Ty pijany jesteś? Mamy deal. Nagroda łupy. Spoko. W sensie i tak bym ci pomógł tego, bo jestem dobrym człowiekiem. W tej grze. Tylko naprawdę nie mam. Mam w piździe na razie tą misję poboczną. Biegamy tam. Biegaj Magnum po tym oleju, kurwa. 180 sztuk złomu, no i to mi się podoba. Lepiej był. 200 brzmiałoby lepiej, nie? Tak mi się wydaje. Trzeba coś z tym zrobić. No ta gra naprawdę wymaga dużo grania, jeżeli chcemy mieć jakiś fajny sprzęt i tak dalej. Trzeba grać i grać. Dobra, wbijamy do tuneli. Nie, to jeszcze nie tu. Nie mogę się tam tepnąć, nie? Nie. Nie chuje. Tepnąć. No znowu mi skręcił w randomowym tym, dobra tam. Pokój tam Magnum, ty, szanujmy się, tak? Ej, te znaki, te wykrzykniki, one pojawiają się randomowo, czy one zawsze są, a ja je po prostu... Pancer? Kim jest kurwa Pancer? Tutaj chyba to dziecko właśnie. Dobra, dygamy do środka. Wiem, że tu jest trochę creepy. Dobra, tym bardziej teraz to już nic nie będziecie widzieć. Będę grał w ciemności. Wiem, że moja kamera i tak jest niepotrzebna w tym gameplayu, zgaduję. Choć czasem śmiesznie jest na pewno zobaczyć czyjąś reakcję na daną rzecz. Nie lubię horrorów i tak dalej, dlatego... Wiecie. A to migające światło to... To przypadkiem. One se miga. To nie, ja nie tu pojechałem, tak? Czy co? Mogę jakoś tam w lewo jechać? Ja już tu byłem, jak pamiętacie, jeżeli ktoś ogląda serię, to na pewno wie, że tu byłem. Tędy się raczej nie dostaniemy, chyba że jakiś kozak byłby z parkura i wszedł, ale... Dobra, nie cheatujmy na grze, po prostu zróbmy to. Wiem, że tutaj są te... Ja go nie miałem, zapomniałem. Proszę. Najgorsze jak usłyszałem wtedy, pamiętacie? Kurczę, kroki, wiedziałem, że ktoś tu jest, jakiś śmieć. No nie, tu są, ale... z tymi czerwonymi oczami, gdzie się wtedy też wystraszyłem. Tylko szkoda, że był dźwięk spóźniony, w sensie, nie wiem dlaczego, wiem, że tu jest typek, tu nam wyskoczy na mordę. Tu nic nie ma, więc tu typek nam wyskakuje na pizdę? Nie, chyba nie ma tutaj teraz już. Ej, Maksik, a weź odpal latarkę. Mogę sobie wziąć wozik? Wozik sobie bym wziął. Ale to nie mogę jako ten. Ej, co jest grane? To gdzie ja mam iść, ty? Maksik, weno, poratuj mnie. Bo już tu ich wytłukłem, a gra... Fajne to jest, że właśnie się nie respią, tylko jak już ich wytłukłem, to już ich wytłukłem, nie? Nie, nie ma, że... O, zrespimy. Gdzie jesteś? A, jednak chyba jest. Dobra, make, prayera. Wiem, że właśnie, szarżuję. No, uderz. My zrobimy fajną kontrę jakąś. Ile się uda. Dobra, bo jak tak dalej pójdę, to ja sobie umrzę prędzej niż... zabiję tego typa. No jest jebany dobry dzik. To mu trzeba przyznać, że jest mocny. Ma przewagę, bo pewnie te oksy mu dają to, że widzi coś. W przeciwieństwie kurwa do nas. Dobra, teraz to już oplutę. Karnę jak nożem. Tylko, wiecie jaki jest mały problem generalnie, nie?
Przyszli muzyczkę? Przypadkiem! Taka się akurat włączyła, no kurwa. Nienawidzę, nienawidzę was. Kursy gry, kurwa, zabijecie. No gra jest, wiecie, w sumie też gra jest faktycznie od 18 roku życia. Więc no wiecie. Prawie czujesz, nie? Ej, stąd przyszliśmy, w sensie, what the fuck. Tam gdzieś w środku jest draping room? No nie widzę, żeby tu była drabina jakaś. No nie ma, o co chodzi? Halo, halo. Ty, bo ja chciałem misję dzisiaj fabularną zrobić. No chyba średnio nam misja fabularna wyjdzie. Ej, no jak ja mam tam dygnąć do góry, ty? Ty, Maksik, powiesz mi? Jak ja mam dygnąć do góry? Nie tędy, nie? To gdzie? To przecież tam nie było przejścia, ty. Ty, jak to oni w chuja chyba lecą. O, można się uleczyć, nice. Zajebist. Na pewno było smaczne. A może ja mam wziąć tą brykety? Może w jakimś celu ona tam kurwa stoi? To nie? W sensie, no chyba tak mi się wydaje. Bierał auto. Wartościowy pojazd. Czy wygląda jak gówno? O, widzę, słyszę typków i zaraz pewnie mi na mordę wyskoczą czy coś. A to było wtedy przejebane, jak ten typek zupełnie przypadkiem to wstał. Ty nie, co ty? Kursy gry by oszukiwali. W życiu nigdy. I dobra, bo coś zjebałem chyba. Tam dalej mi się wydaje, że tam się nie da dostać generalnie. Tam wygląda, jakby tam nic nie było, więc wydaje, że tam kurwa nic nie ma. Mam taką szczerą nadzieję, że coś tu nie zjebałem. Dobra, ale jest kozacko się tym jeździ, tylko... Dobra, bo to się wycofuje strasznie przejebanie wolno. Ma 3 dopalacze, ej, to faktycznie nie jest. Dobra, tylko tunele, fajnie, ale wiesz, mordeszko, o co chodzi? Wiesz, co chodzi, mordeszko? A, dobra, widzę chyba. Maksik, jak ty, kurwa, w takim tempie będziesz szedł? Nie, nie ma opcji, że ja się tu dostanę jakoś. No nie ma chuja. No, nie ma opcji. Ty, tak będzie szybciej. Nie ma chuja po prostu. Czyli chyba tutaj po prostu jeszcze nie możemy się dostać, nie wiem. Okej, czyli 13 minut zmarnowanych. Świetnie! Znaczy, marnowanych. Dowiedzieliśmy się kilka rzeczy, nie? Ale ja patrzę, w sensie, żadna minuta w tej grze nie jest zmarnowana chyba, nie? Ale ja patrzę też przez pryzmat odcinka, że to, wiecie, no nie do końca musi się podobać, nie? Jakieś takie jeżdżenie po tunelach, w sensie, chuj to kogoś obchodzi. Jak sobie przyszedł raczej obejrzeć, o co chodzi z fabułką, nie? Albo przyszedł ze względu na mnie, choć to było. Dobra, dygajmy do tej twierdzy smażyciela i tak będzie chyba szybciej teraz. No powiem wam, że hardo, nie? Że dziko. Dziko so much. Dobra, tutaj weźmy jeszcze ten wykrzyknik, kuźwa. Tak, ostatnio też tak właśnie zrobiłem, patrzcie to. Kurwa, idealnie się, bardziej idealnie się chyba już nie dało, nie? Nie zabiję. Spoko, pomagam. Buduj sobie, mordeczko. Buduj coś równie szybkiego. Mamy 300 złomu, możemy coś ulepszyć u Maxa. Egzekucja na ziemi, będąc w furii, szybko dokonanie egzekucji obalonych przeciwników. Tak z ciekawości, dużo jest tych umiejętności? No kurwa, trochę jest. No nie powiem, że nie ma.
Dobra, mamy dwa projekty, które można zrealizować, więc dygajmy. Choć nie wiem, czy w twierdzy marzyciela, ale wiem, że można na pewno. Ej, FPS-y nie kratkują. A nie, no trochę kratkują, ale bardzo mało, także... Znaczy, no to absolutnie nie będzie widoczna różnica 5 FPS-ów, jak czasem spadnie, nie? U mnie jest oczywiście płynna gra, jak co. A czasem na OBS-ie, przynajmniej pokazuje, no nie wiem, czy jest tak w rzeczywistości. Ale wiem, że na pewno jest pokazane. Dobra, weźmy ten złom, bo... To jest zagrożenie 2, niedługo będzie 1 i 0. Nie wiem, czy jest możliwe 0? Nie, no pewnie jest. To bym musiał no life'ić w tą grę 24 na H. To pewnie by się dało. Ale gra jest kozak, no. Szczególnie, że to jest w ogóle, słuchajcie, pierwsza gra, w jaką zagrałem po tym, jak dostałem komputer, nie? Że nie, no, pierwsza była CS, ale... To jest pierwszy raz gram w taką grę, która wymaga naprawdę czegoś kozackiego i na najwyższych ustawieniach, nie? Więc ja się tym w chuj jaram, nie? Wiesz, o co chodzi, mordeczko. Dobra, generalnie to... Pierdol się. Ci dydla tam. Ładuj ty kwasi, co ty robisz? Pomień załadować, a nie tam. Weźmy sobie jeszcze tutaj mu pomóżmy. Klasztor Smażyciela. O, kastet, nie? Max jest na dole. No nieważne. Padniarze miejsca, klasztor, nie martwy bezdroża, klasztor smażyciela, klasztor na twierdza smażyciela, kopiec naszpikowany licznymi rurami, przypominający olbrzymiego jeża, stanowi centrum jego terytorium, na szczycie fortecy znajduje się ogromna tuba, która potrafi podobno wystrzeliwać płomienie i... popielać wybranych kultystów. Marzyciel wygłasza, że z twierdzy swojego kazania na cześć świętego płomienia, który wedle wierzeń kultystów pochłonie wszystkich, dając im wolność. W sensie spoko, że jest taki motyw, że oni tam wierzą w to, że w ogóle ten, że... No, fajnie. W ogóle piękny. Nie mogą, bo mają pewnie blokadę, mam skrypt i kurwa. Cudowny. Koła, ty. Ej, wychona solo, ty. Albo spierdalaj, dobra. Jak tam chcesz, mordeczko? Ja nie namawiam, tak? Jesteśmy, pewnie, że kurwa jesteśmy. Dobra, cześć, smażyciel, mordeczko, wiesz o co chodzi. Poza... my jesteśmy kumple, czy nie? Dobra, mam... jeszcze raz, co mam? Zrealizuj dwa projekty. Co mogę zrealizować? Zbiornik na wodę mogę zrobić? Ej, dziwne, lolo, nie wiedziałem o tym. Chyba, że to jest tak zrobione, że mogę sobie dwa wybrane projekty i właśnie spierdoliłem. Chamba Keda jest dostępna, nowa misja na pustkowiach. To nieźle. Aha, mogę dostawać wodę. Ej, w sensie wyjątkowo tu... Ty jesteś smażyciel, nie? Dobra, na razie mnie chuja obchodzisz. To chyba sobie dzisiaj nie zrobimy, co? Niestety. Ekipa sprzątająca. To wiem, że na pewno mogę zrobić. Nie wiem, co to daje. Co? Zbierz ekipę... Nie zdążyłem przeczytać. Także w dzisiejszym odcinku to nie będzie chyba jakieś duże rzeczy robione. Teraz, co daje złom jest automatycznie we wszystkich zniszczonych pojazdach wroga znajdujących się na terytorium twierdzy. Ej, spoko, w sensie spoko. Dobra, i mamy jakąś cutscenkę, widzę. I tam była nadzieja też. Aha, że dobra, że... To jest noc i że ten zbudowana rozbudowana twierdza, siedziba smażyciela. Jeszcze bym sobie broń zrobił, żeby się automatycznie uzupełniała, to by było też spoko.
Kurwa, kto nie słyszał, ty? I pa złomiarzy też mogę zrobić? A to już a to nie zrobi. To coś innego chyba jest. Co to jest? To będzie automatyczny w miarę upływu czasu po wyłączeniu gry. Wymagane połączenie z siecią. LOL? W sensie ciekawe, nie? Szyb naftowy, niestety nie możemy szybu naftowego zrobić. Tego też nie możemy. A nie, to właśnie możemy, tak? Zbrojownia. No to zbrojownię na pewno robimy, bo zobaczycie, będziemy mieli full. Full pack. Naboi i wszystkiego. To jest kozak, w chuj. Ile mam naboi? A, znowu, że mija, że ten, że budujemy, okej. Ale fajna animacja, fajna, tylko ten... A nie, no w sumie, nie, fajna. W sumie spoko. Że jeden dzień chyba minął, tak mi się wydaje. Pięć naboi tylko możemy? Ej, lol. Dobra, czy mamy coś tu jeszcze do zrobienia? Czy możemy coś zrobić? To możemy, ale to kosztuje nas 300-500 złomu. Rozwój twierdzy. Ale tu jest głośno. Cześć, mordeczko. A to konkubina, w sensie... Czy nasza konkubina, czy że... Znaczy, wzięliśmy z nim ślub, tyle że w sumie fikcyjny. Tłumacz, brak kartofli, brak masła, brak mięsa. No spoko, generalnie. Znaczy nie spoko, ale... Znaczy to bardzo dziwnie wygląda to zbliżenie, które robiłem, ale chciałem zobaczyć jej twarz, ale... Tak wszyscy teraz, ta, no... Wiecie, kolega pytał, nie? Kolega pyta, no ten... Znamy, znamy, każdy wie, o co chodzi. Dobra, weźmy sobie, jebnijmy tą... misję, znaczy zaznaczmy, będziemy mogli zrobić w każdym momencie pewnie. Nie masz zębów, ale dobra. Pewnie, że ja jestem zbawicielem. Since Dred Scrotus' recent bout with death by chainsaw to the Nugget, the holy machination we call the Warm Embrace has become non-functional. You mean that big tube mounted outside? It leads into the gas-filled belly of Gastown. Once a sacred moon, it bellows out a pure flame, embracing the wildfire standing in its front. Now the flames have stopped. We cannot go into the tunnels, pitch black. Full of flammable gas, making our torches impossible to use. Ej, mamy latarkę. Fałszywe światło. Nie ma dymu. Nie, to w dzisiejszym odcinku nie ma dymów. Jasne, odblokowane ulepszenie, grzmot bogi. Będzie ulepszone, w sensie... Ja się nie wiem, dobra. Misja na pustkowej. Dobra, to tu ma... No nie. No to? Bojowozu? Ej, gubię się kurwa w tych misjach pobocznych. Chuja, za dużo ich. Dawaj czambakę deszcze swoją. A co? Będziemy mieli może po drodze, będę sobie rozwiązywać. I worked on the war machines and the assault vehicles. Hey, Lube, thanks for my turn. As much gruel and cheese and grease as I could eat. Here. Yeah. And I she whispered to me. The sweet angel combustion. She chose to visit this holy acolyte. And she gave me the plan. Oh,
Po tym co widzę. A no dobra. They wished to turn me off for good, but Schroeder's brother, he wanted to play with me. Oh. And they threw me off a wall in a bungee. But with the aid of the angel, I made it out. I didn't die! The parts. Ej, nasz Max wygląda jakby mu nie leżał. Hidden away. Jakby nam nieźle napierdolili. Możemy je zdobyć? Beheister. Okej, czyli mamy kolejną misję na pustkowy, jak mam nadzieję. Chyba no nie znikałem. Nie no, na pewno nie znikałem. Dobra, mamy misję dostępną fabularną. Dygniemy se tam. Pojdź do wejścia. Może zrobimy. A nie, dobra. Dygniemy se po misyjkę, co? Możemy zrobić szybką podróż. W sumie. Dobra, i tu będziemy zakończać dzisiejszy odcinek, a ja będę zakończał. Giereczkę chyba, bo już wiecie, odczuwam. Jeszcze weźmy tutaj ten. Albo dobra, to już sobie ten. Odczuwam już, wiecie, powoli kurwa zmęczenie grając w tą grę, nie? Znaczy dzisiaj, bo już jest późno bardzo. Naprawdę. Z chęcią bym jeszcze zagrał sobie, ale kuźwa, no wiecie jak jest, nie? Wyszedł z ludzi mord. Więc tyle. Sorry, że dzisiaj nie było żadnej misji fabularnej, ale nawet nie spojrzałem, po prostu byłem tak zajarany poprzednim odcinkiem, który... W ogóle po tym odcinku jestem w stanie uwierzyć, że anioł kurwa nawiedził tego kwasiego, ale dobra. Tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku już jutro, jak to każdy dzień o godzinie 18. Tymczasem trzymajcie się ciepło, powodzenia, do zobaczenia, trzymajcie się jeszcze cieplej, to dobra, pa, hej.